Cześć, Adam Łukowski, witam Was na kanale MGS. Ten jakże gustowny krawat założyłem dziś nie bez powodu. To dlatego, że dziś opowiem Wam o telefonie, który bardzo mocno i natychmiastowo kojarzy się z krawatem. BlackBerry. Model Key One Black Edition. Zapraszam. Na początek zajrzymy do pudełka, obejrzymy telefon, a potem powiem Wam, co sądzę o tym urządzeniu. Starym zwyczajem zaczynamy od otwarcia opakowania i obejrzenia zestawu. Oczywiście na początek telefon. Telefonowi przyjrzymy się bliżej za momencik. Zobaczymy, co jeszcze zawiera opakowanie. Koperta. Instrukcja i igła do otwierania. Standardzik. A pod spodem mamy taki oto pakiet akcesoriów. Zasilacz, słuchawki, no i przewód. Zasilacz jest 2-amperowy. Przewód to oczywiście USB-C. Natomiast słuchawki są typu dokanałowego i mamy do nich jeszcze pakiet zamiennych końcówek ze silikonu. Słuchawki zapowiadają się na zdecydowanie lepsze niż takie standardowe pełki z zestawu. Wyglądają bardzo porządnie, mają na przewodzie mikrofon z przyciskiem do obsługi połączeń, no i przewód kończy się mini jackiem, a zatem hura, nasz BlackBerry ma mini jacka. Nim przejdziemy do opowieści o tym, jak ten telefon się sprawuje, zerknijmy jeszcze na rozmieszczenie poszczególnych elementów. Oczywiście ekran, klawiaturę, to widać. Sensory systemowe są, jak widzicie, pod wyświetlaczem. No i niestety są przypisane na stałe, nie ma możliwości zmiany ich układu. A sama klawiaturka, no cóż, moje grube paluchy średnio z nią współgrają, ale obiektywnie muszę przyznać, że przyciski są dobrze wyczuwalne. W sumie, gdybym miał drobniejsze paluchy, na pewno byłoby mi wygodniej z tej klawiatury korzystać. Ale jest kilka rzeczy, które mnie osobiście przeszkadzają, chociażby sposób wpisywania cyferek. No trzeba to robić z altem. Nie do końca to jest wygodne, bo tak naprawdę zamiast jednego naciskamy dwa klawisze. Podoba mi się natomiast to, że ta klawiatura może służyć jako gładzik do przewijania stron, tudzież do chociażby kasowania podczas wpisywania tekstu. Naturalnie możemy również pisać pociągnięciami. Minusem z kolei dla odmiany jest niezbyt równomierne i moim zdaniem trochę za słabe podświetlenie tej klawiatury. A tu w spacji, moi drodzy, ukrył się czytnik linii papilarnych. Ciekawostka, ale czytnik jest dość wygodnie położony, dość wygodnie się z niego korzysta, a co najważniejsze, działa tak jak powinien, po prostu pewnie. Jeżeli nam ten czytnik nie odpowiada, no to jeszcze możemy chronić dostępu do telefonu standardowymi metodami albo rozpoznawaniem twarzy, które nie działa tu najlepiej i jak wiemy nie jest najbardziej niezawodną formą ochrony telefonu. Spoglądamy na dół telefonu. Mamy tutaj port USB-C i otworki wyglądające jakby miały tu być dwa głośniki. Ale niestety głośnik jest jeden. Natomiast stety jest to, że brzmi naprawdę dobrze, donośnie i czysto i sprawdzi się chociażby do tworzenia ścieżki dźwiękowej podczas oglądania filmu, chociaż na ekranie o takich proporcjach oglądanie filmów nie jest zbyt fajne. No niemniej głośnik da radę, a już na pewno sprawdzi się w roli urządzenia głośno mówiącego. Na lewym boku włącznik, samotny klawisz. A czemu nie na prawym? Albo na prawym, moi drodzy, oprócz przycisków głośności mamy klawisz uniwersalny, który sobie możemy zaprogramować. No, tyle, że ja bym wolał, żeby było na odwrót. Tu, żeby był włącznik, a tu klawisz uniwersalny, bo niestety w takim układzie, jak jest teraz, to ja się bardzo długo musiałem przyzwyczajać i powiem szczerze, że nadal się umylam. No dobra, ale kontynuujmy wycieczkę. Gniazdo kart nad przyciskami głośności, a na górze mini jack i dodatkowy mikrofon. No i oczywiście nad ekranem czujniki, głośnik i przednia kamera, czyli te elementy, które znaleźć się tu musiały.
Nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń względem jakości wykonania obudowy, jakości montażu, użytych materiałów, no i w sumie trwałości. Chociaż zauważyłem, że tutaj ta część ma tendencję do wycierania się. Ta ostra krawędź po jakimś czasie może się zarysować. No ale ekran jest dość trwały. Trochę się brudzi, jak to szkło. No, w zasadzie też nie odbiega to od standardu. Natomiast jeżeli chodzi o tył, no to cóż, tutaj robotę robi ta gumowana, matowa, porowata powierzchnia. Ona sprawia, że telefon bardzo dobrze leży w dłoni, nie ucieka nam z ręki, dobrze się go trzyma, co w połączeniu z dobrym wyważeniem całej konstrukcji sprawia, że korzystanie z Keyone'a jest naprawdę komfortowe. No pewnym minusem może być tutaj ta wystająca oprawka aparatu, no bo telefon będzie się na niej trochę tutaj kiwał. No ale wiecie co, ja już nie mam siły, bo to tylu producentów takie oprawki montuje, że no cóż, chyba musimy po prostu nauczyć się z tym żyć, tak jak musimy się powoli nauczyć żyć z wcięciami w ekranie. No cóż, tak bywa. I tak jak nie mam zastrzeżeń względem jakości wykonania obudowy, tak samo nie mam zastrzeżeń co do wyświetlacza. Fakt, ma nietypowe proporcje, nietypową rozdzielczość, takie niepełne Full HD. Ale sumarycznie jest zupełnie ok, daje radę, dobrze wzorowuje barwy, ma dobry poziom jasności maksymalnej, ta minimalna, powiedzmy, że też jest całkiem ok, też daje radę. Jedyne, na co tak naprawdę bym ponarzekał, to to, że zabrakło tutaj trybu ochrony wzroku, czyli nie możemy sobie przełączyć, włączyć filtra światła niebieskiego. Tutaj tego niestety brakuje trochę, ale poza tym ekran jest zupełnie spoko. Panel dotykowy również działa bardzo dobrze i tutaj zastrzeżeń poważniejszych wytaczać względem Keyone nie powinienem. Zobaczmy, jakie aplikacje są preinstalowane na starcie. Poza widżetem do przenoszenia danych z innego telefonu mamy, proszę bardzo, to co tu widzimy. Jak widać, pakiet aplikacji jest dość obfity, a sama szuflada na aplikacji jest zorganizowana nieco inaczej niż w klasycznym widoku Androida. Przesuwając się w bok, trafimy na panel widżetów, a idąc jeszcze dalej, na panel różnych praktycznych skrótów, które możemy sobie wyrzucić na pulpit. Wszystko to już na starcie zabierze nam niecałe 14 GB z 64-gigabajtowej pamięci wewnętrznej. Oprogramowanie to, jak już się zdążyliście zorientować, Android. Tyle, że z pewnymi zmianami, z pewnymi dodatkami. Nie zmieniono powiadomień, nie zmieniono skrótów, te panele wyglądają standardowo, natomiast zasobnik już troszeczkę zmodyfikowano, bo przede wszystkim jest inne szeregowanie ikon z tymi najczęściej używanymi na początku. Przewijając bok, zyskujemy widżety, a dalej mamy coś, czego zwykle w Androidzie nie ma, skróty. Różne różniaste skróty, które sobie możemy powyrzucać na pulpit, no ale naturalnie to nie koniec modyfikacji, jakie tutaj BlackBerry nam przemyca. Jest jeszcze BlackBerry Hub. Można z niego korzystać, ale nie trzeba. To jest taki agregator powiadomień, informacji z serwisów społecznościowych, e-maili i tak dalej. Takie podręczne miejsce, gdzie możemy znaleźć wszystko, co nam przychodzi na telefon. Ja akurat tą opcję wyłączyłem, bo powiem szczerze, nie jestem do niej przyzwyczajony i nie czułem potrzeby korzystania z niej. Korzystałem natomiast z takiego fajnego, wysuwanego panelu bocznego, gdzie mamy dostęp do kalendarza, wiadomości, możemy sobie też tutaj dodać różne widżety. To się nazywa karta produktywność. Fajnie wykorzystano tutaj tą zaokrągloną krawędź ekranu. Naturalnie ten element sterujący możemy sobie rozmieścić na odpowiadającej nam wysokości albo po prostu to wyłączyć, podobnie jak hub, jeżeli nie czujemy potrzeby korzystania z tego rozwiązania. Jest tu też jeszcze coś. Ten umieszczony na boku dodatkowy klawisz convenience key. W sumie pomysł nie głupi, ale parę rzeczy mnie tu irytuje. Po pierwsze, położenie tego przycisku. Ja go permanentnie mylę z włącznikiem. Po drugie, jak widzimy, klawisz nie działa, gdy telefon jest zablokowany. Musimy odblokować telefon i dopiero wtedy mamy dostęp do funkcji, jakie ten klawisz oferuje. A co nam oferuje? Jak widzicie, skróty. Takich skrócików możemy umieścić do 3 na 3 różne okoliczności, czyli na przykład w samochodzie inne, w pracy inne, w domu jeszcze inne. Najłatwiej i najlepiej dodać
Tylko jeden skrót, bo wtedy dana rzecz zadziała nam od razu po wciśnięciu klawisza. A jeżeli nie, no to będzie nam się wyświetlało takie menu, czy już mamy dwa dodatkowe ruchy, co trochę przeczy idei szybkiego dodatkowego przycisku. Najbardziej irytujące jest jednak to, że tego się nie da wyłączyć. Jeżeli nie chcemy korzystać z tego przycisku, no to cóż, każde jego naciśnięcie będzie wyświetlało na ekranie zachętę do skonfigurowania tej opcji. A jak już sobie skonfigurujemy, to wiecie, no po prostu sobie podłączyłem do tego latarkę, a panel szybkiego wybierania, panel ostatnich połączeń dodałem teraz, abyście widzieli, jak wyglądają skróty wyświetlane na ekranie. BlackBerry słynie również z wysokiego poziomu bezpieczeństwa. No i mamy DTEC, czyli takiego naszego anioła stróża, który sprawdza, czy telefon jest dobrze chroniony i w razie potrzeby, w razie gdyby było coś nie tak, pokazuje nam porady dotyczące zabezpieczeń telefonu. Może na przykład wyświetlić, jakie aplikacje żądały jakich uprawnień, do czego miały dostęp i tak dalej. No i tu możemy sobie to wszystko sprawdzić, a gdyby było coś nie tak, no to DTEC nam o tym powie. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest też Privacy Shade. To jest taka ochrona prywatności, kiedy czasem musimy podejrzeć coś na telefonie, a ktoś nam tutaj przez ramię zagląda. No i wtedy możemy sobie tylko taką lupką podświetlić wybraną część ekranu. Naturalnie zamiast tej lupki możemy mieć prostokąt. Ten podświetlony element może mieć różny kształt, a tło ekranu może mieć różną przezroczystość. Może być tak, jak widzicie, zupełnie czarne, a w tle, popatrzcie, można się po ekranie swobodnie poruszać, przesuwając tą lupkę również sobie możemy tutaj podejrzeć tylko to, co chcemy i nic więcej. Mamy też osobną aplikację do zarządzania zużyciem energii, oszczędzaniem energii. Mamy szybki dostęp do wsparcia BlackBerry. Mamy też oczywiście pełen zestaw aplikacji od Google. No i jeszcze parę takich dodatkowych apek od BlackBerry, chociażby Notesi, który tutaj widzicie, bezpieczny folder, czy miejsce do przechowywania haseł, również zabezpieczone, chronione, z opcją eksportu do chmury. Mamy również aplikację, która pomoże nam przy przeprowadzce ze starego telefonu na Kiwana. Jest tu jeszcze kilka innych drobniejszych dodatków, które uprzyjemniają, ułatwiają nam życie z BlackBerry. Jeżeli zapytacie o stronę komunikacyjną tego urządzenia, również nie będę narzekał. Nie brakuje żadnego z modułów łączności, jest NFC, wszystko to działa tak jak należy, nie ma problemów przy współpracy z różnymi routerami, próbowałem z kilkoma, nie ma problemów przy współpracy z akcesoriami Bluetooth, czy to jest zestaw samochodowy, czy to głośnik, wszystko po prostu działa tak jak powinno działać. Nie będę również krytykował jakości dźwięku, jest po prostu znakomita, to jeden z najlepszych telefonów do rozmawiania. Serio. Po prostu bardzo dobra jakość dźwięku. Głos słyszany jest wyraźnie, czy to przez głośnik słuchawkowy, czy to przez ten dolny, o którym już mówiłem, główny głośnik. Jest naprawdę dobrze. To świetny telefon do rozmawiania, szczególnie, że bardzo fajnie się go w ręku trzyma. Wydajnościowo no jest średnio, bo to jest, moi drodzy, średniak. To nie jest flagowiec, chociaż wygląda flagowo. Jest to telefon ze średniej półki, ze średniej klasy procesorem Snapdragon 625. On wystarczy do sprawnej obsługi aplikacji, nazwijmy to, użytkowych. I to w sporej ilości. Bez problemu telefon sobie radzi przy przełączaniu się pomiędzy apkami. Ich może w pamięci podręcznej pozostawać całkiem sporo i to wszystko będzie działało dobrze. No oczywiście to nie jest topowa wydajność z najwyższej półki. No ale też nie oczekujmy, bo to jest telefon do roboty, a nie do grania. Zresztą na ekranie o takich proporcjach i tej wielkości grałoby się chyba tak sobie, co? Ale do pracy jak najbardziej jest ok. Jeżeli chodzi o akumulator, no to jest nawet bardziej niż ok. Bo ten telefon wytrzymuje nawet cały dzień intensywnej pracy. Intensywnej. Przy takiej mniej intensywnej to i dwa dni pochodzi. A jak będziemy oszczędzać, to nawet i trzy.
Akumulator ładuje się całkiem sprawnie. Fajne rozwiązanie tutaj jest, bo wzdłuż ekranu może nam się wyświetlać taki zielony pasek pokazujący postęp ładowania, a w momencie, kiedy podpinamy ładowarkę, to tutaj wyskakuje nam taki nieduży widżet, gdzie możemy sobie przełączyć albo wydajność, albo szybkie ładowanie, albo jeżeli podpięliśmy komputer, transmisję plików. W każdym razie jest to fajnie zrobione, fajna animacja, kiedy się ładuje, a tak jak powiedziałem, ładowanie nie zajmuje zbyt wiele czasu. Natomiast jeżeli pytacie o czas pracy z włączonym ekranem, no to tak 5-6 godzin. Aparat fotograficzny to, moi drodzy, wręcz mnie trochę zaskoczył, bo spodziewałem się, że będzie marnie, góra, średnio, w końcu to aparat do pracy. A tu i tylny aparat, i przedni dają naprawdę radę. Zdjęcia robione w dzień są dobre, no po prostu dobre i tutaj gdzie specjalnie jest się do czego przyczepić. Te robione w nocy, no to cóż, w automacie lepiej nie róbcie, ale mamy tutaj też tryb manualny. Trochę utrudniono niepotrzebnie moim zdaniem jego uruchamianie poprzez menu ustawień aparatu. Lepiej jakby był po prostu w menu trybów. No, ten interfejs można by było poprawić. W każdym razie, w trybie manualnym możecie sobie sami regulować i czułość, i czas otwarcia migawki. Wtedy używamy statywu. Czułość zmniejszamy, tam no powiedzmy do 200 ISO albo jeszcze niżej. No i wtedy zdjęcia wyjdą całkiem niezłe. Jeżeli chodzi o filmowanie, też jest dobrze, bo mamy bardzo szeroki wachlarz rozdzielczości i prędkości do wyboru. Bo i w 4K możemy nagrywać. I też jest prędkość 24 klatek na sekundę. I zwolnione tempo. I filmom brakuje jednego. Stabilizacji optycznej. Ta cyfrowa no, robi co może, ale wiadomo, jak nam rączka drży, to nawet najlepsza stabilizacja cyfrowa wymięka. No i tu znów, najlepiej filmować z jakiegoś gimbala, ze statywiku, zależnie tam od okoliczności. Jak będziecie robić z ręki, no to może być różnie. Jak te filmy wyglądają, zobaczycie na tym kanale. W opisie macie linki do filmów tak na surowo z telefonu zrzuconych na YouTube'a. By było zabawniej, możemy sobie również zrobić tajne zdjęcie. Włączamy aparat. Zamiast wyzwalacza migawki normalnego dotykamy czytnika na spacji, a wtedy zdjęcie się robi, ale nie ląduje do galerii, tylko do naszego bezpiecznego folderu, do którego dostęp chronimy, czy to hasłem, czy kodem palca. Czy warto kupić BlackBerry Key One? Jeżeli już rozważacie jego zakup, to w wersji Black Edition, bo ma więcej RAMu, ma więcej pamięci na dane. W tej chwili ten telefon ma już spory staż rynkowy, następca tuż, no więc ceny spadły i myślę, że jeszcze spadną. Aktualnie, na dzień dzisiejszy, czyli maj 2018, ten telefon można znaleźć w okolicach 2400-2500 zł. Teraz musicie sobie odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Chcę mieć klawiaturę mechaniczną, czy nie? Jeżeli nie, no to idziemy dalej. Jeżeli odpowiedzieliście twierdząco, no to dalej zastanawiam się, do czego ten telefon jest Wam potrzebny. Jeżeli jesteście graczami, no to nie kupujcie. Jeżeli stawiacie przede wszystkim na rozrywkę, multimedia, zabawę, to też nie do końca, bo w tej cenie znajdziecie coś, co bardziej będzie pasowało do Waszych potrzeb. Ale jeżeli używacie telefonu przede wszystkim do komunikacji i, nazwijmy to brzydko, do roboty, no to już zaczyna nabierać sensu. Bo tak naprawdę Key One nie ma ewidentnych wad. Ma kilka słabszych stron, ale te słabsze strony są rekompensowane wartością dodaną, chociażby tą klawiaturą, której nie znajdziecie praktycznie w żadnym innym smartfonie. Są rekompensowane sensownymi dodatkami w oprogramowaniu. Znajdziecie tu wiele rzeczy, które usprawnią Wam pracę, których nie będzie w innych smartfonach. No i w tym momencie szalka się zaczyna przechylać na korzyść Key One'a. No bo tak, wyświetlacz przyzwoity. No klawiatura, no nie ma się nad czym rozwodzić, to jest po prostu rzecz unikalna, wyjątkowa i bezkonkurencyjna. Jeżeli chodzi o wydajność, mogłoby być lepiej, ale kurczę, do roboty naprawdę więcej chyba nie trzeba. Niezły akumulator,
zapewniające naprawdę całkiem przyzwoite osiągi, co w telefonie biznesowym jest dość istotne. Design, no cóż, rzecz gustu, ale elegancji odmówić mu nie można, a już na pewno nie można mu odmówić komfortu trzymania w ręku, poręczności. Do tego mamy zupełnie przyzwoity aparat fotograficzny. Wszystko to sprawia wrażenie jakoś tak dosyć dobrze przemyślanego, zbalansowanego i pewnego w działaniu. Kurczę, no ciężko tutaj o tym telefonie powiedzieć coś absolutnie złego, ale czy można go tak absolutnie polecać i wychwalać? No też nie do końca, no bo pewne mankamenty tu jednak są, ale sumarycznie, jeżeli tylko czujecie, że ta klawiatura was kręci, no to albo czekajcie na następcę Kitu, albo bierzcie tego, szczególnie, że cena, tak jak wam powiedziałem, będzie niższa, niższa, coraz niższa, a specyfika tej konstrukcji sprawia, że starzeje się ona wolniej niż typowy smartfon. I to już tyle z jeżynkowego pola. Żegnam się z wami. Dziękuję oczywiście za oglądanie. Oczywiście zapraszam do subskrypcji i do oglądania innych naszych filmów. Do zobaczenia. Cześć.